CIFF jest formatem zdjęć podobnym do PPM. Celem jest stworzenie formatu, do którego może napisać parser zwyczajnie po spojrzeniu na plik. Jak wygląda taki plik? CIFF jest formatem opartym na linijkach. Linijki tekstu kończą się znakiem LF, konwencja Windowsowa CRLF nie jest dozwolona. Pierwsza linijka posiada magiczne znaki CIFF dwukropek, a po spacji znajdują się flagi. Są one oddzielane przecinkami. Kolejna linijka zaczyna się słowem wersja oraz po spacji wersją formatu, czyli 1. Tutaj można dostrzec cechę kluczową CIFFa. Gdzie PPM każdą liczbę zapisuje cyframi dziesiętnymi w ASCII, to CIFF zapisuje liczby słownie po polsku. Stąd też bierze się trudność w parsowaniu plików CIFF. Jak napisać parser tak, aby maksymalnie ograniczał on czas spędzany na słownych liczbach? Wracając, kolejna linijka ustala wymiary oraz ilość kanałów w obrazku. Mamy tutaj słowa rozmiar, spacja, szerokość, dwukropek, po spacji szerokość w pikselach, potem przecinek, słowo wysokość dwukropek, po spacji wysokość w pikselach, kolejny przecinek, słowo bitów na piksel dwukropek oraz finalnie tryb kolorów. Warto zaznaczyć, że jedyne dozwolone wartości w tym miejscu to 24 oraz 32, odpowiednio oznaczające obrazek RGB lub RGBA. Pod tym znajdują się linijki z metadanymi. Każda linijka rozpoczyna się słowem metadane, po spacji kluczem i po kolejnej spacji wartością. Klucz może się składać z dowolnych znaków oprócz spacji, a wartość może składać się z dowolnych znaków oprócz końca linijki. Po metadanych pierwsza linijka, która nie rozpoczyna się magicznym słowem metadane, rozpoczyna dane pikseli. Tutaj zależnie od trybu obrazka, 24 czy 32-bitowego, znajdują się wartości poszczególnych kanałów oddzielane średnikami i każda linijka enkoduje jeden piksel. Te idą w rzędach od góry do dołu, w każdym rzędzie od lewej do prawej, podobnie jak ruch wiązki elektronów w telewizorach kineskopowych. Warto dodać jeszcze parę uściśleń. Każda spacja czy znak przerwania linijki może występować jeden lub więcej razy. Na końcu pliku zawsze musi być co najmniej jeden znak końca linijki. Pliki CIFF enkodowane są kodowaniem UTF-8, w którym spacja to byte 20, koniec linijki to byte 0A, czyli line feed. Każda liczba zapisana słownie musi zachować poprawną pisownię, czyli ze znakami diakrytycznymi. Niedozwolone są liczby niepoprawne gramatycznie, np. 400 tysięcy lub 0set. Powinny one zwracać błąd w parserze. Dodatkowo, maksymalna obsługiwana liczba powinna wynosić co najmniej 999 999, żeby nie było za łatwo i nie można było użyć prostej tablicy słów, chyba że chcecie, aby exec ważył parędziesiąt megabajtów. Jeśli tak, to palcie się w piekle. Obsługa dla liczb większych jest mile widziana, choć niewymagana. I to tyle. Format prosty jak budowa CEPA, prymitywniejszy w konstrukcji od BMP, a jednocześnie niezmiernie skomplikowany do sparsowania. Jeśli ktoś postanowi podjąć się zadania oraz napisze swój własny dekoder w dowolnie obranym przez Ciebie języku, może wpisać link do repozytorium do komentarzy w giście, którego zamieszczam w opisie, lub napisać do mnie na Twitterze lub Discordzie. Proszę tylko o niewysyłanie linków do repozytoriów w komentarzach pod filmem, głównie z takiej przyczyny, że debile z Google postanowili, że będą tak z dupy usuwać niektóre komentarze bez żadnego powiadomienia do twórcy ani do wysyłającego. Nie chodzi tutaj o nic innego niż po prostu kwestię dotarcia Waszej wiadomości do mnie. Wymagam również, aby Wasz kod był open source, dostępny w jakimś repozytorium Gita, tak aby każdy mógł zobaczyć czary, które odgrywacie w swoim kodzie oraz przetestować go na własnym komputerze. Nie ma co się wstydzić, nawet jeżeli uważacie, że Wasz kod to syf, to dystans do siebie to podstawa. Termin wysyłania dekoderów to 14 lutego 2022. We wspomnianym przeze mnie giście zamieszczam również obrazki testowe, których możecie używać do sprawdzenia, czy dekoder działa poprawnie. Znajdują się tutaj również obrazki niepoprawne, np. ze spacjami w różnych dziwnych miejscach, z niepoprawną pisownią i z innymi defektami. Mój encoder dekoder CIFF jest skończony, napisany w C99 z odrobiną czarnej magii i będzie o nim w przyszłości film. Także dzielcie się wyzwaniem z innymi programistycznymi big brainami, których mogłoby to zainteresować. Od razu jeszcze dodam, że CIFF wcale nie jest nowym wyzwaniem, bo powstał w 2020, ale jakoś odkładałem zrobienie filmu na ten temat. Tak więc oto CIFF wychodzi zza bram naszego prywatnego serwera Discord. Niech służy Wam dobrze do nauki parserów oraz nowych języków programowania. Pozdrawiam i widzimy się za jakiś czas.